15. Memoriał Angeliki Jach za nami, chyba 15. udany w Damasławku, jak zwykle komplet publiczności i dobrzy zawodnicy, którzy stworzyli prawdziwe sportowe widowisko. Dzisiejszy konkurs odbył się na bardzo małym placu, więc parkour był naprawdę wymagający, przeszkody wyrastały w każdym zakręcie, niemal dwie fule od bandy, ale mimo to aż 9 jeźdźców ten parkour pokonało bezbłędnie. W rozgrywce zacięta rywalizacja, w której zwycięsko wyszedł Adam Grzegorzewski. Jestem bardzo zadowolony z mojej wygranej. Dzisiaj mój koń skakał znakomicie. Od początku celowaliśmy w ten konkurs, wczoraj w konkursie C-klasy miał przejazd treningowy. Mieliśmy tutaj cel, aby w tym konkursie pokazać się jak najlepiej, więc plan został wykonany. Jestem bardzo zadowolony, że startuję tutaj w Damasławku od kilku lat. To są bardzo fajne zawody. Jest świetna organizacja i jak na zawody regionalne jest tutaj bardzo wysoka rywalizacja. Adam Grzegorzewski tutaj w Damasławku wygrał po raz trzeci Memoriał Angeliki Jach, nagrodę upamiętniającą przedwcześnie zmarłą młodziutką Amazonkę klubu Sokół Damasławek. Już dwóch jeźdźców wcześniej, Mściwoj Kiecoń i Wojciech Dalkę, tę piękną statuetkę ufundowaną przez rodziców Angeliki odebrało na własność. Teraz do tego grona dołączył Adam Grzegorzewski. To zwycięstwo na pewno nie przyszło mu łatwo, bo niespełna 15 setnych sekundy w rozgrywce od niego wolniejszy był Dawid Rakoczy. Na miejscu trzecim dzisiaj pokazujący w tym roku świetną formę Maciej Żołądkiewicz na koniu Baltazar Dirue. Jedną z większych atrakcji była sztafeta bajkowa, trzyosobowe zespoły, dzieci, a że wygrali gospodarze, młodziutkie Amazonki klubu Sokół Damasławek, doping publiczności był tym większy. Zawody w Damasławku to nie tylko sport na najwyższym krajowym poziomie, ale szereg innych atrakcji dla licznie zgromadzonej publiczności. Na imprezie plenerowej w środku lata nie może zabraknąć orkiestry dętej. To wszystko z Damasławka. Chwaląc organizatorów za perfekcyjne przygotowanie imprezy, żegnamy się i mówimy do zobaczenia za rok.